czym dla mnie jest ojczyzna w sumie. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć w tej chwili na to pytanie. A czy pani jest patriotką? Nie. Jestem. No i co z tego? Nie mam czasu. Ojczyzna to jest kraj. A honor, no to... Honor to jest ambicja. Walczymy gdzieś na to z honorem. Skulony w jakiejś ciemnej jamie, smaczniem sobie spał. I spalę małowiczki, dwa zupełnie ślepy jeszcze. Wtem stary jej przewodnik, co życie dobrze znał. Ta ziemia taka czysta, jakby umieć ona skrzydłem aniołów. Cicha i równinna, tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna. Ufa, że dobroć jest tylko dobrocią. Prawo tak jest prawem, jak pola się złocą, kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada. Ojczyzna to ziemia, w której się urodziłam i w której spoczywają prochy moich rodziców. Ale to jest i szerzej. To jest ziemia, za którą ludzie przelewali krew. Kto pustynię budził? Kto gasił żar równika? Kto topił lodowiec, jeśli nie iskry? Jej wielcy synowie współumarli z tęsknoty. Ojczyzna to biało-czerwona flaga, która wywołuje podobne emocje, a nigdy takich emocji nie wywoła we mnie błękitna flaga ze złotymi gwiazdami. I nie pytaj mnie o nią, znasz ją doskonale. Nie pytaj, co tobie daleć, co ty możesz zrobić dla niej. Codziennie w innym stanie ją spotykasz, lecz czujesz tylko dumę, gdy ktoś o nią cię zapyta. Kiedy pada słowo ojczyzna, przychodzi mi na myśl Mazurek Dąbrowskiego, który wywołuje ścisk w gardle zawsze, kiedykolwiek go słyszę. Ojczyzna to wreszcie wielowiekowa historia, z której autentycznie jestem dumna.
ojczyzna to może być też to miejsce, w którym człowiek dorabia się i wtedy dopiero będzie usatysfakcjonowany, gdy mu będzie dobrze. Nie tylko ci, którzy szukają swojej ojczyzny tam, gdzie im jest dobrze, gdzieś poza granicami, ale także tutaj. Można mieć swoją małą ojczyznę, taką, do której nie ma przystępu nikt inny, tylko my sami. My decydujemy o tym, co to znaczy, że to jest nasz dom rodzinny, kto do tego domu będzie wpuszczony, kto będzie w nim odgrywał jakąś rolę. Co to znaczy, że ktoś jest patriotą? Czy to oznacza, że kocha naprawdę swoją ojczyznę? Czy to, że kocha tych ludzi, którzy tu żyją? Czy raczej próbuje dzielić na tych lepszych, tych gorszych, tych, którzy są swoi i nie swoi? Cóż pomogą szybkie auta tym, którzy nie znają kierunku? Na co zdadzą się talerze pełne strawy tym, którzy są głodni miłości? Na co zda się cała wiedza, skoro nikogo nie chcemy nawrócić? Po co czcić świętych, skoro nie chcemy żyć tak jak oni? Ten wiersz mówił o pewnych wartościach, które decydują o kierunku naszego życia. I nie zawsze słowa tutaj będą znaczyć, kiedy będzie ktoś mówił, że kocha swój kraj, swoją ojczyznę, jeśli nie potrafi w swoim życiu pokazać realizacji tych wartości, jeśli to, że przez nieuczciwą pracę będzie przyczyniał się do takiego narzekania i złego obrazu, trudniej jest wtedy takim ludziom naprawdę kochać. Będą mówić o miłości ojczyzny, o swojej ojczyźnie, ale tak naprawdę będą daleko swoim sercem od niej. Może te słowa są trochę prowokacyjne, ale myślę, że powinny zmusić nas do myślenia, do pewnej refleksji nad wielkimi hasłami, które przy okazji 11 listopada ciągle wracają, jak bumerang. Stanowią pewien refren, który powtarzamy w różnych pieśniach, zarówno tych patriotycznych, jak i religijnych. Ale czy to jest śpiew naszego serca, naszych pragnień, naszego życia, czy też wyuczyliśmy się po prostu przez lata i stanowi to dla nas taki świat ucieczki przed rzeczywistością. Jeśli mamy dzisiaj w kontekście przemian mówić o naszej ojczyźnie, to zastanówmy się, czy chcemy tej ojczyzny, która jest realna dla nas, w której możemy uczestniczyć, czy jest to znowu świat naszych tylko marzeń i oczekiwań niespełnionych. To jest ojczyzna? Jest to dla mnie głupie i trudne pytanie do odpowiedzi. Według mnie jest to miejsce, w którym się wychowaliśmy, urodziliśmy się. Dla mnie, ja spotykam się z kolegami tutaj, wypiję z nimi piwo, pogadam. Dla mnie to jest to. Ojczyzna to nie tylko miejsce, w którym mieszkamy. Powinniśmy w pewnym sensie brać to jako uczucie, to znaczy miłość do tego miejsca, do tego do ludzi, którzy tu mieszkają, powinniśmy wyznaczać także prawa moralne sobie. Ojczyzna kojarzy mi się z domem, z rodziną, z przywiązaniem. No i taka jest prawda, ale też widzę na przykład, jak myślę o ojczyźnie, zbieranie malin. Czym dla Pana jest ojczyzna? Wszystkim. Tak jak ojciec i matka, to jest ojczyzna. No to kochać ojczyznę, dać z siebie wszystko, żeby się kraj rozwijał, żeby nie było złodziejstwa, pilnować drani, żeby nie kradły, nie rozkradały tej Polski i tak dalej, i tak dalej. No bo jakich patriotów? Dzieci dobrze wychowałem, na ludzi. Dla Pani czym jest ojczyzna? Kraj, w którym się wychowujemy. Według mnie ojczyzna jest czymś w rodzaju kwiatu, który każdy Polak, każda osoba, która wychowała się w tym kraju, powinna pielęgnować. A ogród, powiedzmy ogród taki jak Europa, myślę, że nie będzie w stanie pielęgnować tego tak jak my.
Jaka jest definicja patriotyzmu? To jest ukochanie ojczyzny, narodu, z którego się pochodzi i poświęcenie dla niego wszystkiego, łącznie z życiem. Czy w tej chwili coś takiego istnieje? No, nie będę wątpił, ale tak otwarcie. Ale to zanika. Ja kocham Polskę, tu się urodziłem, tu jest mi dobrze. Jest lepiej, jest gorzej, ale może właśnie to jest patriotyzm, że jak ci jest, tak ci jest, ale jesteś u siebie. Tu jest twój dom. O! Polska.